Evil był zwykłym graczem LoL'a, który nigdy nie był w brązie. Teraz czas, by zawitał do piekła. Cześć, z tej strony Evil, witam w swoim odcinku z Wędrówki po piekle, jak zawsze jest ze mną Fuksik. Siemaneczko. I gram sobie dzisiaj Malphite'em w dżungli. Pewnie spytacie się, co to w ogóle za pik Malphite w dżungli, kto to wymyślił? No to wymyślił ten Ryze, dlatego że, jak widzicie, control me troll, Ryze strasznie płacze i że będzie trollować i w ogóle, bo jest pieprzonym dzieciakiem, który nie rozumie, że skoro Anka była pierwsza, to ona decyduje, gdzie idzie, a Ryze się musi dostosować. Nie, on musi iść na mida, bo inaczej będzie. Weź daj kamerę na tego Ryze'a teraz. No daję. I oglądaj go. Dasz mi ten pierwszy urywek, jak on pisał, że troluje. Aha. I jak da fragę, ja to wyślę do supportu. No, jak widzicie? Troll. Tak, świetny troll. Ty, jazdy się zero. Pojawiły się stwory. Dobra, ja już sobie biorę W, bo tutaj z W będę zaczynać. Ryze idzie dalej feedować, no cóż, jest dzieckiem, my się jeszcze odbijemy z tej gry, oni niekoniecznie, znaczy on niekoniecznie, bo jest debilem. Takie dzieci... A nie. I co? Kolejny, tak, kolejny. Dobra. On ma drugi level, nie? Pierwszy. No a ty będziesz mieć tam przerąbane, że tak powiem. Dobra, dzięki za pomoc, nic tu więcej nie wskurasz. On będzie nam tutaj psuł tą całą grę. No ale co zrobić? Dzieci się zdarzają, no niestety. Fuck you kids, no Ryze. No, ja zostawię wam to, będziecie mogli sobie poczytać, co ten Ryze ciekawego jeszcze tu pisze. A no bo aż po prostu... Niech widzą, co się dzieje na takim poziomie. No, musicie się przyzwyczaić, brąz to brąz. Ja wziąłem Malphite'a w dżungli, bo za bardzo ten Ryze płakał, ja nie miałem się skupić, nie wiedziałem co wziąć. W końcu wziąłem Jaxa, a potem mówię, Jaxa już nagrywałem, nie mogę wrzucić drugiego. No to jak widzicie, jest taki Ryzik. Dwa mid nob. No... Jax, Ryze pisze ewidentnie, że troluje, ale nie wiem, czy mu się to opłaca, jak to poleci do supportu, to wiecie, ban czy coś. Zawsze jakiś tam może wyhaczyć. 410. Ile ja będę tą dżunglę robić, to jest magia, bo Malphite'a się robi pod atak speeda. Oj. No ale wiesz, on ma level wszystko większy, no to sobie... No. Ale to jest jednak Fuksik. Fuksik się tak łatwo nie daje. Jak widzicie. Teraz wszyscy, no chodź na tego mida, chcemy się nafidować. Ale to jest też sprawiedliwa giera, jak widać. To jest jednak brąz, tu ludzie honoru nie mają. Norma. Dobra, ale on nie będzie dawał golda z czasem. Mamy tu szansę wygrać. Pomyśl sobie, jak fajnie wygrać grę z takim trolem, to wiesz. No ja wiem, ja nie mówię, że to nie jest fajne. Tylko utrudnia nam zdecydowanie całą gierę. No na pewno utrudnia, ale będzie, wiesz. Ale że on się nie ogarnia, że ej, my mimo wszystko coś robimy, nawet jeśli on tak nas troluje. Nic, zero, brainless people. Ani mid, okej. No i idzie dalej się zabijać. No debil, no po prostu debil. No nic nie poradzisz, no. Ludzie nie myślą. Bo po co wygrać grę? Po co dać ludziom? Ja tak samo miałem iść na bota, na supporta, w ogóle już nawet się przyzwyczaiłem do tej myśli. Chociaż bardzo nie lubię. Znaczy, nie, że nie lubię supportować, ale tutaj bym wolał być jakiś bardziej użyteczny dla drużyny. Ale nie, bo po co? Po co być użyteczny, po co wygrywać, lepiej feedować. O, już widzę, top tak samo przeżył na low HP. Gra przegrana, ale śmieszna. Chociaż my mamy strasznie team pod late game'a, także nawet jakbyśmy wytrzymali, to może coś zrobimy potem, ale nie sądzę, szczerze mówiąc. Nie wiem, muszę się skupić.
Muszę coś kupić teraz. Rajs w ogóle nie ma mózgu. Niestety. Słyszałem, że w ogóle pod to się składa. Albo pod tanka, albo pod maczetę. I sobie go złożę pod maczetę, może być śmiesznie. A ta gra będzie tylko śmieszna, to nie będzie żadnego poziomu. Nie oszukujmy się. Ty masz nawet dalej wyższy level niż on. O, shut the fuck. On nawet nie wie, jak się to pisze, bo w tym, w kolejce ja mu pisałem, żeby zamknął mordę, bo tylko nam spami, że będę trollować. I tak płacze, jak mała dziewczynka całą grę, a nic więcej poza tym nie wnosił, to dlaczego by się nie mógł po prostu zamknąć? Ale no, jak widać, nie mógł. Big troll. On nie jest big troll, on jest debilem. Oj, ale będzie mieć ten... Może on normalnie gra, tylko mu tak jak nie idzie. Coś... No właśnie, jak coś, to zaproście go do znajomych na LoLu. Ja nie mówię, żeby jakąś szerzyć hejt na niego czy coś, ale zaproście go do znajomych. Zrobić grupę, nie? Grupa debili i dodawać ludzi. Tak. Typowy młotek. I maksuje się w boost, się ogarniam. Tak. Z takimi ludźmi się nie zadajemy. Tu mi widzę counter dżungla. Nie, coś ty, ja tam nie wbijam, stary. My tu mamy mal w zero health. Zobacz farmę Fizę, zobacz moją. Ciekawe, jak to możliwe, że ja nie pomagam. Ale Fiz ma 7 kili. No dobra, zobacz farmę. 31 do 5, no. Ty mi nie dajesz podchodzić. O, ten już nie ten, on już nie ten. Nie filuje, tylko teraz... O, ty! Nie, chyba jednak cały czas filuje. Nie mamy szans, no... Nie oszukujmy się. Oni byli na bocie, pytali się, czemu nie pomogłem. No ale jak ja mam pomóc, jak ja farmię latarni, a tu nic nie jestem w stanie zrobić. Idę na tego topa, ale to co ja bez szóstego, to ja nawet nie mam jak wbić. Porządnie. Dobra, zabija, ma killa. No, tak jak sądziłem. Jakbym wiedział, to bym się cofnął. No i ja wiesz co, ona też nie palnęła SS, a ja nie spodziewałem się, że one tam przyjdą do tego mida. Ja wiedziałem, że one idą z bota, ale gdzie poszły, to nie wiedziałem. Dobra. Malfighta się robi pod atak speeda, ja wziąłem sobie i tak pod AP runy, także... Kiepsko. Rise, you will die in 7-6 day. No. Kappa. No, nie daje golda teraz, może chwilę. No ale daje expo chyba jeszcze. I tak dalej twierdzę, że to można wygrać. No nigdy jakoś nie ma tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Bo jak wytrzymamy trochę... To... Ale wiesz, że Malfit jest AP, a ty go robisz pod AD? Czy... Pod atak speeda, a potem pod tanka. Nie wiem, wydaje mi się, że to głupie. Ale może. Nie wiem, patrzę na probuilda, wiesz, bo mi ludzie płakali, że zacznie używać probuilda. To patrzyłem na build z probuilda. No, może się zmieniło coś teraz. Mhm. Chcesz blue, tylko będziesz musiał sobie sam w większości zrobić, ja cię wytanczę. Nie. Czemu nie chcesz blue? Bo i tak mi się nie przyda. Okej, to lepiej dla mnie. Mam dwóch na nic. Idzie AFK. No spoko. Domyśliliśmy się. Trolujesz, idziesz AFK. Potem dostajesz perma od Riotu za taką grę. Słyszeliśmy już o tym. A serio, jakbyśmy to wysłali, to... Wydaje mi się, żeby dostał bana do Riotu. No, mi troll, mi feeder. Spoko. A to chyba nawet za to jest ban, czy coś. Na pewno jest. Znaczy wiem, że jest jak dużo osób cię zgłosi, ale nie wiem, czy jak mało osób cię zgłosi, to też. Ale my nie zgłosimy, my to wyślemy. No. Naprawdę, sobie sam z twojego YouTube'a to wytnę i to wyślę, bo no, takie coś nie może żyć, a co dopiero grać. No to są dzieci, ale no niestety ta gra jest głównie złożona z dzieci. A, top już padł, nie wiem dlaczego on się dalej z nim bił, jak mógł uciec. Ja na flaży mam 14 staków. Dupy nie urywam, ale zawsze coś. Yasuo mi poszedł zwinąć mojego reda. Nie poszedł jeszcze. Malp w gang. No dobra, biegnę. Ale co ja ci tutaj zrobię? Na takim ganku, jak on już ma pół HP. Ty nawet ulta nie masz, masz 5 level. Dobra, mam killa. Czyli tak jakby asystę. I go AFK. No jak mam pomagać, jak ja dopiero 6 level wbiłem? Czy oni nie wiedzą, na czym latarnia polega? No naprawdę. Co ja mam im pisać?
Bye bye, kolejna osoba. No Boże, nafidują, potem płaczą, że to też moja wina, że on na nie umie wytrzymać na linii. Się gra defensywnie. Już nie takie akcje się. Ja dwóch zabiłem. Sina i Fizza. Ja jak grałem wcześniej na dekery solo, to też byłem w stanie linię wytrzymać, chociaż... To by dało radę wygrać, ale jakby każda linia nie była przegrana. No ale niestety jest z tego względu, iż... No po prostu mamy taki kiepski team, a jakbyśmy jeszcze mieli jakąś możliwość grania z drużyną, to byśmy coś zrobili, tak to trzeba niestety oddać. No nic, GG Vayne. No, Ryze jest nie lepszy, więc... O co chodzi tutaj, nie wiem. Ona jest solo botu. No a to wszystko przez Ryza, a nie przez kogoś innego, bo on musi iść na mida. Tak nam udowodnił, jaki on jest dobry. Bo on musi iść na mida, no błagam. Ja tu nawet nie mam jak podejść, bo tu nie zabiję, zanim ja dojdę do tego. Jakby Vayne chociaż grała, to teraz by miała ganka, ale nie, ona musi iść awk. A Vayne też poszła? No tak. No i co, i tanki jestem. Ale jestem martwy. Nie jestem martwy, ucieknę, ale no co to zmienia? Ona też musi wyjść, bo jest rage quitem, no pozdro. A w sumie kiedy się zaczyna dobra Vayne robić? W lejcie. A dlaczego do lejta nie wytrwamy? No bo mamy takiego Ryza, który nafidował, potem wszyscy płaczą. No mi awk, and mi awk, patrzcie jak on płacze. No ja idę awka. Widzimy, że idziesz awka, no. Zabijesz czy ultować? Zabiję. Dobra. Kurde. Szybko to biega. No to, no bo nami jednak ma tego buffa do spina. Mogłem ci tego fraga nie brać. No nic. Zdarza się. Już mam 2 kille, nieźle, jungler. Ty masz 3 i to by było na tyle z naszej drużyny. Z morderców. Ale fight nawet w dżungli nie jest taki zły, widzę. Co dziwne dla mnie. On powinien być tragiczny, a jednak coś tam działa. Czy on ma ulta? No to brąz, to się cieszą, jak mają darmową. Wbij na mida. Znaczy ja już idę, o. A mnie kopnął. Ja mam reda, także on płonie. Slowa dostał. Kolejnego slowa. Nie masz ulti, żeby... Mam. Dobra, i ulti się przydało. O, jasło na plecach. No i gdybyśmy mieli tutaj jeszcze jakiś trzon drużyny czy coś, to może byśmy coś ogarnęli, ale tak to nie. O, Ryze wraca, podobno byłeś awk. Co się zmieniło, Ryze, że już nie jesteś awk? Może musisz bardziej nafidować, bo inaczej... Będziesz dalej płakać, że mój team jest beznadziejny, jestem taki dobry. Dlaczego nie daliście mi mida? Przecież Ryze kontruje Fizza. Cały czas płakał, że Ryze kontruje Fizza, dlatego on musi mieć mida. A nawet jeśli on feedował, to widział, że Anka i tak gra lepiej od niego, bo cały czas zabija, ale nie, on musiał iść, bo inaczej wtedy byśmy przegrali grę. A teraz on nam ją przegrywa, bo on sobie myśli, że sobie odrobi punkty. I ma w sumie rację, odrobi sobie punkty, ale cipom będzie dalej. Skądże, że odrobi punkty, jak gra gówno. Bo takie gówna wychodzą z brązu, wiem, mój kuzyn wyszedł. Wątpię. No i dalej już nie idziemy, no cofnij, tak, świetny pomysł. On jakby zaczął grać, wiesz co, wydaje mi się. Że może już doszedł do wniosku, że tyle feedowania starczy. Okej. Wracam. Bo jak one biją, no niemożliwie. Dobra. To by było na tyle. Jakbyś miał ulti, to mów. 20 sekund. Musimy chwilę poczekać. O, patrzcie, Vayne wróciła, świetnie. Widzisz, że jednak nie dostajemy hardkorowo w dupę, tylko zaczynamy coś robić. Ja bym potrzebował 3 stacków, mam za 10 sekund. 8. Trochę wczesne ulti. O Jezu. Misclick. I świetnie nam to wyszło. Misclickłem i flashłem. I tak wyszło całkiem nieźle, widzę.
sobie potka wypiję. Szkoda, że już nie mam ulta. No i co, i bierzemy wieżę. Uważaj, ci Xin tu jest. Xin, Xin, Xin. Uważaj. Idziemy dobra. Na Xina? Jinx zabita, ja mam. Mogę iść, ale nie, dobra, ty nie masz many. No ja muszę się iść po ten. Po moje blue, chyba że on mi wziął. Nie widziałem, czy ma. Ja mam jakieś, to może właśnie nasze. Zaraz zobaczę. Ta, nasze. Mam już nastakowaną flarę, wiesz? Cofnij, cofnij, cofnij. Cofnij, stary. To nie było ciężko zrobić tej nastakowanej flary. Dobra, ja tu. O, fuck, dużej tu. Uciekajcie. 40 sekund do misia. Ja muszę sobie chociaż jednego staka zrobić, żeby mi się opłacało. Musimy wieżę pilnować. Zrobię jedną farmę i lecę. Dobra. No pomóż, żeby nie było. Ktoś, no. Ludzie, ludzie. Okej. Okay. A, spoko. No, Rajs trochę późno przybywa. 14 do ulta. 10 już. Na 6, ale mam mało HP, ktoś o mnie wejdzie do ginę. Cofnij. Dobra, wzięli nam wieżę. I cofnij, cofnij, mam mało życia. No dobra, z kim ja rozmawiam? Fizz nam topa bierze. No Rajs, przed chwilą nie chciałeś grać, no co się zmieniło? Tak gówno robi. No ale wiesz, sam fakt, że już przestał feedować, cud. Jak Wayne będzie grała, to mamy szansę. No. No my to sami w dwóch wygramy, więc... O, nami tu biegnie. Ej, ja trzymaj nie... ją, trzymaj ją! Trochę za późno mi powiedziałeś, wiesz? No, właśnie dobrze. Nie, ona jest za szybka, nie da rady. Mhm. Tam już za późno, tam już nikogo dawno nie ma. O, Fizz, Fizz, Fizz tutaj jest. I cofa się w krzakach. Ja mogę ich przytrzymać, idziesz tu? Mam misia na drugim levelu, ale jeszcze nie mam cooldowna, idę. Ale mam kawałek do was. A, nie, dobra, nie ma sensu, ja mam out of mana. Ja idę, ale powoli. Ej! Plecy! Zabiłem go mimo wszystko. O, Jinx zabija pewnie. Kto mi najbardziej walnął? AP, dobra. Jakieś AP resisty? Czy może coś bardziej na damage? A, przydałby mi się Sunfire Cape. Quadran, nieźle. No i miałem misia. No i bota nam pushują. Jakby Rajs nie zaczął, to by było spokojnie do wygrania. Teraz musimy czekać po prostu. Don't give penta, let him penta, no patrz. O, i re Jinx. Jinx report. Za flame'a. A flame'uj sobie jakichś swoich rodziców. Dzięki, Rajs. Fuck, nie żyje. A ten przeskok, Vayne. Vayne. Vayne, naprawdę, czy ty tak umiesz dobrze skakać? Rajs w ogóle gdzieś zginął, nie wiadomo gdzie. Szedł mi pomóc, nagle go stracił się. Ja zmarnowałem ulta. Naprawdę. My to możemy wydefić w sumie i potem po prostu się odbić. No, ale nie wiadomo jak z Goldem będzie, jak z tym fightem. Myślałem, że go zjadę jeden na jeden. Idę na górę. Kurde, przeliczyłem się trochę. Zeszło. Vayne złe placy. Ja go zabiła. Robi. Nie, ona za słabe placy robi, wiesz? Ona w złym momencie wszystkiego używa, tak trochę. Tak trochę bardzo bym powiedział. Ciekawe, czy smok jest. Jak jest smok, to chodźmy na niego od razu. Damn, Annie. O nie, Annie, ty nam nie przegrywasz gry, zreportuję cię za to, wiesz? Rajs tak bardzo chciał przegrać. O, Xin mi do dżungli idzie. Uwaga, tutaj macie tego Xina.
No tak, Vayne. Vayne użyła wbicie. O dobra, nie żyje. Czy jest tu smok? Nie mam mało życia. Chodź. Mało życia mam. Jinx, dobra. Bij tego, co masz, a nie tego, kogo widzisz. Gdzie jest w ogóle Vayne? No spawnie. Ja dzisiaj, bo ja nie miałem w ogóle życia. Kill Jinx. No, of course! Zabijmy Jinx! Co z tego, że nawet do niej nie dojdziemy? Nie mam butów na speeda. Nie dosięgłem. Ale jak wbiję, to dostanie slowa. Aaa, fuck. Zepsułeś. Wypchnęłeś mi go ze skilla. Ale ja nie mam jak wypchnąć kogoś ze skilla. No to nie wiem kto, to Vayne go strzelił. Vayne go przecież musiała odbić. Ona co chwilę go tak odbija. Report and ban Ryze. Jak banować? Jak oni nie mogą przecież zbanować Ryza? What the fuck, ta drużyna. Ten poziom intelektualny mnie niszczy. Kupię sobie buty na te, na homeguardy, o. Bo to przecież będzie mi takie niezbędne, żeby tutaj z bazy wybiegać. Dobra, biegnę. Biegnę, trzeba się nafidować, trzeba być niemożliwie silny. Oj, you are dead. No dobra, zabiłem tą skaczącą nami. Ryze, a Jinx wy zabijecie, więc jest dobrze. Nie dostałem asysty. God damn it. Wezmę sobie blue, ile jest. Nie ma pewnie. Nice KS. Ja pieprzę. Psuje nam całą grę, a teraz nice KS. No nieźle. Ziomek ma nierówno pod czerepem. Idę. Chociaż tu postawię warda, więc zobaczymy, kto tędy będzie uciekać. Miawk. No, o mój Boże. Zabraliście mi fraga, bo fidowałem przez całe 20 minut. Nagle muszę was zreportować za to i iść afka najlepiej. I teraz piszę, że idzie afka i nie poszedł afka. Or troll. Dobra, on i tak ma 0.12, on daje tyle co creep. No, daje klatkę na sekundę. Czy tam ile? Kurde. Kupia Vayne. O, trzeba wbijać. Idziemy topem. Trzeba to defnąć też. Tam trzeba pilnować jeszcze, bo jest łopa. Muszę wrócić. A dobra, to sobie poradzicie chyba. A ja idę Yasuo ogarnąć. Ale on spieszuje. No niestety. To jest wszystko przez tego Ryza, bo tak to nam całkiem nieźle idzie. O, zagrożenie. Vayne. Vayne, uciekaj! Patrz co ja robię. Bajtuję się. Nie, nie biegnij tu. O, patrz, dobrze zestunowała. What? My mamy prawie tyle killi co oni. Dobra. Wracamy po życie i lecimy. Farmić. Farma przede wszystkim. 0.12 i chciał asystę. Teraz przynajmniej nie daje hajsu, jak nie ma. Nic nie daje, on daje mniej niż creep. Czy tam 80 golda. Trochę więcej. Trinity bym złożył, ale boję się, że jestem za mało tankowaty. Ja zonię teraz składam. No, przyda ci się. Fucking Trundle luck. Blue by mi się przydało. Ej, ja to potrzebuję. I tak ci to ukradnę, nie wiem po co starałaś się mi to zabrać. No, late jest nasz. Ale nie wiem czy 4 na 5 też. Okej, to się pushuje. Jak będą 4 na 5 i staną koło siebie, to ja zrobię Ace'a solo. Na 2 skille. No czy Fiza już teraz tak łatwo nie zabije, bo sezonie otwali. Biegnę. Jak dacie mi czas dolecieć? Chodź! Czemu ona idzie w ogóle gdzie indziej zamiast nam pomóc? Aż ultała. Trundle nie żyje.
Jak się nie wróci do bazy, normalnie mógłby się wrócić normalnie. Shut the fuck up. No mówiłem, jakby się wrócił do bazy, ale nie, on nie może. Barda tutaj. Czterech na czterech. Dawaj, dawaj, dawaj. I'm dead. No niestety. O, Trundle grać nie umie. Niby coś tam ten, ale grać nie umie i to boli. Kto mi najwięcej uderzył? Jinx. Złożymy sobie to. Dlaczego by nie? Ty masz taki damage w porównaniu do niej. Silnie. O, a on jej nie dogoni. Powinien ją dogonić, a nie bank dostał. On nie ogarnia uciekania przed bombkami czy coś takiego. Średnio. Możecie może zrobić tego smoka. Naprawdę, przecież ona go obejdzie. O, Vayne. A nie, już go zrobiła. Ale słaby. Ona go jeszcze zabije. Jest strasznie słaby. Nie, nie róbmy dobra, tego. Dobra, czekam na misie. Oni sobie zrobili smoka. Co Ryze idzie zrobić? Idzie paść na topa, z tego co widzę. Nie, cofnął, jednak nie idzie paść na topa. Idziemy na Yasuo? Wyda. On tu jest sam, praktycznie nie ma jak uciec. Chyba, że ci się zabije? A, zabiłeś go i świetnie. Vayne, ja potrzebuję tego, sorry. Ale dobra, bierz. Uznajmy, że w tobie się może bardziej przyda fit niż mi. No ta Vayne coś tam bije, ona nie jest najgorsza. No, jest pupą, ale nie jest najgorsza. Czasem nie wbije tam, gdzie trzeba, ale generalnie jest dobrze. Dobra, obydwie mamy ulty. No, come on. Możesz ich tak atakować, wiesz? Tylko i tak nam ich uleczy. My musimy wbić all-in. Ale dlaczego Trundle w to wszedłeś? Przecież ewidentnie mógłbyś to obejść. Oni teraz będą sobie wieże bronić, tak mi się wydaje. Niech bronią. Zapołkujemy ich na śmierć. Przecież nie mamy połka, ale... No, ale ja nie. Mam. Co, oni chcą dive'ować? Naprawdę? Chociaż dive wyszedł. Ej, bije mnie! No i teraz tego co bliżej. Ale mnie skupowali. Wiesz co było kiepskie dive'owanie? Nie, bo jak on mnie skupowali, nie miałem zwolnić, to lipa. Cofnąć, nie idźmy tam. Ej, dlaczego? Ej. Weź tu coś rzuć, proszę. Możecie bić. Biję. No i świetnie. I co, nie da się? Da się. O! O! Co zrobiła? Ulti? Ale sfarciła, no i creepy nam zabiło. No nieźle. To był fart ewidentnie, ale to było skill nawet. Gdybym ja tam stał, to bym to wytankował, no niestety nie było mnie tam. A szkoda. Zdecydowanie szkoda. Wyszło i tak bardzo ładnie. Bym powiedział. Dobra, teraz mam zonę, jak się tak we mnie wbije, to już nie będę panikował. Ile ja z tego biję? 850. Go, dawaj w nią. Nie, dobra, cofnij. Czy ona się po niego wróci? Nie, chyba się nie wróciła. 850, tak jak mówiłem. Dobra, jest. Wezmę sobie wilki. Nie mogą robić barona, nie bez Jinx. Chyba, że ktoś zwarduje. No i świetnie, mamy warda. Vayne sobie weźmie reda. Jest dobrze. Szkoda, że tej wieży nie wzięliśmy, ale...
To i tak zewnętrzna jeszcze, to i się HP nie zregeneruje. O, dzięki. No naprawdę go nie zabijecie? Zabiliście, no i świetnie. Wracam do bazy. I biegnę. I po co wam to było? Po co? No. Jeden ulti jest okej. My flash, 3 sekundy. Co to za różnica, ja też miałem flash. Nie wiem, co by jej dał ten flash. Nie wiem, moje kuby dalej leciało, czy coś. Dobra, ty z jednej, ja z drugiej. Ucieka, dobra. Weź se farmę, ja se tu wezmę. Jest okej. My się farmimy, my już mamy więcej killi od niego. Jak ty nie padniesz od razu, to za niedługo będziesz mieć full builda. Czy smoka zrobiłem? Zrobiłeś ty? Mhm. Solo? No tak, z misiem, to nie problem. A, mid. Wait. Ja tu być ten. Teraz pałkę na 80. No teraz wróćcie, no bo nie ma mnie. Dobra, składam. Thornmaila. A ja czekam 15 golda. Okej. Okay. My już dżungli nie mamy. Vayne, proszę, cofnij. Back, please. Ja wiem, że ty musisz wyfarmić, ale właśnie. Dlatego chciałem, żeby wróciła. Niepotrzebnie tak panikuję na tego Xena, bo ja go mam na combo. Jakby mnie wleci, to mu przypierdzielę. Z pewnej rudy. Oni na bota będą szli. No i co? I Fizz nie podejdzie. Tak najlepiej, żebyście mnie pilnowali. No, bota idą. Dobra, spoko, ja ich ogarnę, nie ma problemu. Czemu on tędy idzie, skoro oni tam mają... ten... Warda? O, fuck, to było jedno z gorszych ulti. Nie idź, nie złapiesz ich. To dalej. On by już mógł wycofać. Good job. No i co? I Ryze wyszedł z gry, tak? Widziałem. To takie smutne. Zapalcie świeczkę pod filmem. No ale naprawdę, nie żartuję, zapalcie świeczkę pod filmem, Ryze wyszedł. Przegraliśmy, on nam to krował. No. Był istnym koreańskim challengerem. Był niszczycielem zaświatów i tych światów i wszystkiego, on tak niszczył. Ja nie wiem, czy my sobie w ogóle damy radę oddychać bez niego. Boję się o to. Ja mam full builda. Nie mam już autentycznie co złożyć więcej. No, on robi tak zwane plecy, tak zwanego backdora, ale widzę, że ludzie tego nie ogarniają. O, biegnę. Czemu ty się z nim bijesz? Czemu? No, samemu nigdzie iść nie chcę. Wolałem na ciebie czekać. A mógł coś pomyśleć, nie? Mówi, czemu ja idę sam? Przecież oni mnie mogą... Czekaj tu, czekaj. Nie. Fuck that. Sorry? Wbijamy, co? Nie myślałem, że ty go zdjąłeś. Nie widź pierwszy, tam jest Jinx. Aż nie bałem Jinx, ja mam zonieść. Złapałem. Push. Dobra. Idzie misio, chodź. Idę właśnie. Beach, please. Thornmay działa na ten? Na wieżę?
Heal. Czemu? Dobra, cofnijmy, cofnijmy, bo ja już mam na item, długo tu stoję. Wezmę sobie reda i idę. Mam na item i na poty nawet. Bug. Jakby zaczęli mnie słuchać, to może byśmy coś ogarnęli. Mnie i ciebie. A co, nie ogarnęliśmy? My już to wygrywamy raczej. Byle razem będziemy chodzić i wszystkich zabijemy we dwóch. My pętę zrobimy we dwóch. Ale mówiłem, żeby wyszli trochę wcześniej, to nie, oni muszą. Idź, 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 olej go, naprawdę my olej go. My tam czterech zabiliśmy. Yasuo, Xena, Nami. A nie, Jinx uciekła, to trzech. Jakby zrobili to, co ja spingowałem, to byśmy ewidentnie mieli tego. O kurde. Gdzie jesteś? Tu. A, te ulti od Jinx. Ale prawie trzech zabiłem to też. No i świetnie. Mój Thornmail czyni cuda tak zwane. No, no widzisz, wygraliśmy. Z gównem w drużynie. Mogłem w sumie defić tę wieżę. Mamy 9 sekund do Jinx, a Jinx nas nie zabije. Przynajmniej mnie nie zabije. Bug. Bug, 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 bug. Proszę, wróć. Nie, wróć. Wróć. Uciekaj mi stamtąd. Uciekaj. I teraz cofać, cofać. Back to base, please. Nie mam co kupić, a walić to. Mam wszystko. Nie, proszę, cofnij. Go to Annie. O, teraz nagle, ja wrócę. Nie, ja wrócę. Wszyscy mają chyba już jakieś rzeczy. O, uważaj, idź tu, idź tu, idź tu. Puszuję mida. Puszuję. Kurde, zonie odpaliłem. Ale ona ucieka. O, fuck, złapała mnie. Dobra, dawać to, dawać, przybywam. Mówiłem, że przybywam. Dlaczego jego nikt nie bił? No i co? I? Ja muszę cofnąć. O, dobrze, insultował. Nie mówcie. No you don't say. On ma jeszcze obniżonego z atak ten przeze mnie. No bij mnie, bij mnie, bij mnie. Bijcie mnie, bijcie mnie, a my to skończymy. I GGWP, dziękuję za grę. Nie mam pytań, nie. No ja też nie. Jeśli odcinek wam się spodobał, możecie dać serdeczny komentarz. Był ze mną Fuksik. Siemaneczko. No i papa.